No jak tam, kolego Ignacy? Z kim jakąś dramę rozpętamy? Opowiedz. Amadeusz Ferrari, na pewno cię wkurwia. Amadeusz to jest taki... Nie zapytałeś, czy jesteś zadbany. To jest pójdę. To ty powinieneś zapytać. Nie, to jestem. Wardęga pytał, czy pytał, czy jest zadbany. A właśnie, czy jestem Wardęga zadbany pytał, wobec ciebie. Zadbany, trochę ulany bardziej bym powiedział. Troszkę tak. Ale jak jesteśmy ulani, mamy też Ulanda w naszym repertuarze dzisiaj. Uroczy jest Uland bardzo. Uroczy strasznie. Zrobiła się fantastycznie. Jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, to wiecie, czym Uland się charakteryzuje. Możesz napisać... Wojska, musisz ulepszać je. Musisz ulepszone, tu masz nieulepszone. Lesto musisz ulepszyć. Chyba, że zasłapujesz całą armię. I sobie pójdę ulepszyć, a tym iworem dużo nie zrobię. Tą desą, nie? Tylko pamiętaj, żeby kolejności wtórzyć. Wiem, co zrobię. Patrz, ale będę mądry. Patrz, zrobię tak. Nie. Zobacz. Wiem, ja tobie zostawię to. Co robisz? I zakończę turę i Ivor będzie giga speed, a ty... Wydaje mi się, że zielonym portalem ty się wteleportujesz do niebieskiego. Mi się wydaje, że on stąd przyszedł. Widzisz, to jest obok jego zamku. I zacznę mu bałagan robić, tak, dobra. I teraz możesz mu wjechać do zamku, bo chyba tak. Uland do tego się nadaje ogólnie. Tak, w tym odcinku myślę, że tak. A i brązowy mi myślę, że jest duża szansa. Na tą sytuację, co ja zrobić muszę. No i elegancko. Tydzień łasicy. Ja mam łasica. Do sławy się ten pawień wciąż pnie. O Jezu, znasz to? Przez całe dnie dumnie ogon swój pnie. I tak jak łasica być mądry on chce. Ja mam łasica. Tak, cały znam. Oby mi tylko on nie wskoczył teraz tu i mi nie zaczął u mnie brudzić. Więc mając to na uwadze. Mądrze. Zróbmy tak. Rajlan, zbierz jeszcze siana, masz tydzień na spłatę siana, pozdrów Kanara. Ale bo bonus wyszedł, nie? Wszystko, może się zdarzyć, weekend dealera. Życie. Ale dobre. Ej, wiesz, jak mam taki dresiarską muzę sobie czasami tak? Odpalić, tak, jak nikt nie słyszy oczywiście, to sobie włączam randomowo, wszystko się może zdarzyć, weekend dealera. Albo tą sportową Warszawę, Warszawę, ja do sportowa dzisiaj mam na playliście Warszawa. Bieganie. Tak, nieironicznie, tak. Mam na playliście bieganie, sportową Warszawę. Czwarta rano wstaje, coś tam, jem śniadanie. Buziakami żegnam. Mamy piękne panie. DGU, dobry chłopak, z dobrym przesłaniem. Dokładnie. Dobra, ty idziesz, wyślij mi nudeska, idziesz tu. Robisz to, zostaje jeden centaur. Tak. A tym co ja mam robić? Poczekaj, a idę do portalu. Wyżej masz ten portal tutaj brązowy. Ten pomarańczowy. Zielony. Tak. Aby każdy frajer miał moc. Pozdrawiam całą hordę. Po treningu jeszcze widzimy się na boksie. Oni tak tam fajnie trafiają. Tak, zupełnie. Dwóch, trzech jeszcze trafi, jak tam bonus jest. Ale potem jest coraz gorzej, jak już są jakiś tam Jędrek DGC, czy taki Roman PBU. Ale chłopaki są wkręceni. Super są wkręceni w robotę i to jest fajne. Dobra, idziemy. Potem na rozgrzewkę, stalowa skakanka. Tak od poranka, bez opierdalanka. Dokładnie. Niż zaglądaj do szklanka. Kurde, aż będę musiał zarzucić, jak ktoś będzie wracał samochodem. No, sportowa Warszawa jest mega dobra, tak. Ja uwielbiam. Mam playlistę bieganie i playlista bieganie polega na tym u mnie, że to ma być muzyka, która ma mi nie przeszkadzać. Kiedyś miałem taką zasadę, że mam mnie motywować do biegania. Nie, ma mi nie przeszkadzać. I jest naprawdę, mam bardzo specyficzny dobór kawałków, które mi nie przeszkadzają. I się dopiero, wiesz, jakby z tym połączyłem w końcu w życiu, że nie wszystkie kawałki muszą być super fajne, żeby mi nie przeszkadzały, nie? I jakby do tego dotarłem w końcu w życiu. Na bieganiu chyba tak jest, bo też w pewnym momencie za głośna muzyka zbyt angażująca może męczyć. Tak. Ja jak biegałem z taką mocną muzą na słuchawkach, w pewnym momencie musiałem zdjąć słuchawki. No, na przykład doświadczenie z maratonu takie, że pierwsze półtorej godziny biegłem z muzyką, w końcu byłem zbyt zmęczony muzyką. Tam też miałem specyficznie, bo ja biegłem, było zimno i biegłem w opasce na łbie i biegłem w słuchawki, miałem tutaj dociśnięte i miałem tak, że... Okej, okay. Też w ogóle zimno czasie, było, bo to był grudzień, jakim, nie? Tak. Po jakimś czasie miałem odciśnięte tutaj od tych bezprzewodówek za uszami trzymały, ściskały mi tutaj i jeszcze biegłem w okularach, więc miałem dosyć mocno... Niewygodnie. W lewo chyba jest zamek jego obstawy. To był początek tygodnia, więc nie pewien zrobił wojsko i ma... Łej, ja cię grej w rymę. No to pogonić, nie? Jeszcze ja nie mam siódemki, a on ma te smoki kościane i ma zamek. Nie, ma więc, albo nie ma wież takich wysokich? Nie, bo ma tylko pierwszy poziom, jest tylko fosa narysowana, więc ma tylko pierwszy poziom. Alright.
Dobra, zbieram, muszę tu jeszcze 4 kryształy. Zobacz, może dosłać. Mogę ci dosłać. Masz ten, no, jak zrobić? No, bo już zrobiłem te smoki, więc ja ci dobra, to ja sobie doślę smoki i wtedy przeatakuję. Dobra, to Nudesa idziesz. Szczerze, to ty po prostu go tak naprawdę tam blokuj. Ulandem mu zabierać wszystkie kopalnie, żeby go odcinać od surowców i... Męczyć go, no i jak wyjdzie to na otwartym polu... O, możesz go jebnąć mu Herosa przed miastem zaraz, jeżeli... O, tego byś upolował, było super. No, gdzieś tylko będzie, że on upoluje Ulanda, a ja tak nie miałem ruchu. Iwora, no. No, zobaczymy, co się wydarzy. No, upoluje, głupio się ruszył. Tak, głupio się ruszył, coś mu złowisz, wiesz, bo PC ma niestety tą tendencję, że on często rozdziela armię, na przykład rzuci jakąś jednostkę, wiesz, gdzieś tam i po prostu potem ma, wiesz, stratę, nie? Cztery. O, dziękuję, jeszcze pięknie. Jeszcze masz dostaniesz chyba dwa w tej turze, ludzie. A masz na bieganiu serce wali jak dzwon, pompuje nie. krew, czujesz nadchodzący zgon. Nie? O kurde, to, no sobota. Sobota? No. A i ten widzisz ma zamek. Też jest, no. Wieże i tak dalej, to jest zamek. Okej, okay, faktycznie. No, to jest to. Łokieć masz już na przeproście, wyłamany bark. Wiesz, aż tyle tych kawałków to w ogóle nie znałem, tych takich... takich... Prawilnych. Golden Bow. Co on robi? Strzelanie bez kar. O, zajebiście, zajebiście. To jest w ogóle ciekawe, że patrz, tak się utarło, że ten Bastion strzela i w ogóle, i strzelcy i tak dalej. A ma jednego strzelca. Tak. No. Okej, dobrego, na swoim tierze, to żeby nie powiedzieć, że najlepszego, Miaza, na trzecim tierze, ale nadal tylko jednego, nie? Ta. I jakby tak się utarło, że jest okej, okay, a... Tak... Szczerze, jak graliśmy u ciebie tą kampanię, grałem tą fabryką, to trzech strzelców miałem w pewnym momencie. No bo miałeś dwa, tam jeden miałeś... Jeden dobrany jeszcze. Tak, ja dobrany. Tam strzelałem cały czas praktycznie, tak, nie? Tak, ale masz dwóch, nominalnie masz dwóch, nie? Tam, tak. Bo nie wiem, czy jest zamek z trzema. Jest jeden zamek z trzema, to jest forteca. Bo masz gremlina ulepszonego, giganta ulepszonego i maga. Dokładnie. To jest jedyny zamek z trzema strzelcami. No. A większość zamków ma po dwóch lub jeden. Nie? To nie jest takie nic wyjątkowego. Weź jakiegoś Herosa, żeby tu przyjechał z tym wojem. Jest tutaj, już mam... A, leci patrz. Już ci, tak? Tutaj jest Desa. I on poleci, bo mam za mało kasy, żeby wysyłać jeszcze jednego. Ulanidas. Zobacz, czy tutaj nie zmienił się. Zwiady robię. Gdzieś ten bohater jego właził, gdzieś tu jeszcze. Właził. Ale chyba powłazili do tego, wiesz? A zobacz, ilu tu stoi. Sandro i jeszcze... On jest na zewnątrz, Sandro. Poczekaj, zobacz, czy ktoś jest w zamku. Widzisz, bo może być sytuacja taka, że on schowa się do zamku na wypadek bitwy. No dobra, ale jak zaatakuje Sandro teraz, to on teraz jest nie w zamku, nie będzie miał. Czasami jest tak dziwnie w Heroesach, weź po kiedy nakierujesz czas na myszkę na jego zamek prawym przyciskiem. Są tu dwie jednostki, szkielet i gargulec, a jest w środku ktoś, zobacz tego jego armię. Czy on ma szkieleta i gargulca? Teoretycznie mógłbyś go chyba zaatakować, bo on się nie... I powinien być przed zamkiem. Zapisz grę, bo ja trochę nie zawsze jestem tego pewien, bo ja nie pamiętam tej mechaniki. Dobra. Moim zdaniem przed zamkiem będzie. Pokaż. I go rozjebałem. Widzisz? O! O tym mówię. Gra czasami oszukuje z tym. Widzisz? No dobra, ale to jest, skoro go rozjebię, to go rozjebię. No i tu i graj, nie? On będzie miał trochę więcej czarów niż ty. Bo ja nie mam żadnych, więc... On ma trzy mocy, więc na trzy tury cię będzie slowował, więc uważaj. Poczekaj. Dobra, w co najlepiej pizgnąć? Pamiętaj tak, za mury jest jeszcze dodatkowa kara strzelania, nie? Przed murami nie masz tej kary do strzelania. Dobra, ale w sumie. Widzisz, no to jest jednak PC na podstawce, więc go tam myślę, że prędzej czy później raczej go dojedziesz. On powłazi do ciebie w końcu, nie? Staraj się nie stracić flyera, masz tylko jednego, więc go nie wytrać głupio. Tak, bo tu za mało tych ożywieńców zajebie. Tak, ale chyba jeśli zabijesz teraz zjawę od pleców w bramie, to brama zostanie permanentnie otwarta. Tak, bo ona przytrzaśnie ten... Przytrzaskuje bramę. I tylko teraz... ucieknę może od ożywieńców. No nie, zablokuj mu tego lisza. No, dobrze. Tego ożywieńca. A ten ożywieńc, zobacz, jaki jest słaby, on bije dwa obrony. Blinda ci zarzucił, to akurat boli. No zajebie zaraz tego wampierza. Problem jest taki, że przez to, że ci zblindował tego, to... Znaczy możesz go napierdalać, bo on ci będzie czarami bił. Bo już go ubijesz chyba raczej. Chociaż przyblokował ci jednoroga i masz zablokowane wejście. Nie, jest okej. Okay. A, bo ten ci mógł przejść, ale centaur ci nie przejdzie. Nie. Widzisz, on miał też lipę, bo on nie zrobił sobie... Widzisz, centaur nie przyjeżdża. Jeżeli nie zrobił zamku, no tylko widzisz jedną wieżyczkę ciągle strzelającą. Logistyki. Większy korbar bobołaków. I wydaje mi się, że on ma jeszcze jakiegoś jednego bohatera mu zwiał. Tak. Ale ja zostanę tu, żeby raczej go ustrzelisz w końcu, no. Tak, zaraz przyleci. O, to jest. I on ci goni już na zamek. I zaraz bomba. Szczerze, to po prostu zbuduj zamek i go rozstrzelasz. Wtedy, tak, no, bomba zrobić. Na banie, kończymy balet. Dokładnie. Mi zabraknie hajsu, ale mogę zrobić... Mogę cię poprosić, żeby hajs, zapomniałem o tym. Mhm, a pomieniasz się? Tak, 20 tysięcy potrzebuję. O, masz mam te... beznadziejny kurs, bo to jest i na jednym marketplace jest bardzo słaby kurs. Ale masz zajebisty łuk, więc spoko. A, to łuk jest warty tego. Polenie na prostej strzałce jednak robi różnicę. No spyglassa mogę zdjąć. I ja tak samo gonię typa.
Wow! Nie, no to jest gwałt. No. Zgrajmy to. A, dla zasady, żeby tutaj sobie rozjechać ziomeczka. Ale ty masz smoczyska jeszcze, to wiesz. O, widzisz, patrz, prosto strzałka. Zaoja, człowieku. No to nie, to jest dojebane. Miata gości. Liga mocna. Jeszcze tych golemów 60. A, to prawda, żeś tego nazbierał. No, by mi wpadły z tych wiesz, tych eventów mi te golemy powpadały. Mhm. A, nie otworzył bramę, myślałem, że otworzył bramę. No, ale ty spokojnie przelecisz za smokiem. Co? Te bierze są jedynym zagrożeniem, tak naprawdę. I elfiarze, skipuj i... O, właśnie, albo dobijaj. Podobnie chyba straty w sumie. Brązowy przegrał. Dosyć podobnie. Ale żeśmy skończyli ten scenariusz nieklimatycznie. Zupełnie. Ja w ogóle 10 tak, minuta. My nie zauważyliśmy, ale to sobie możemy porozmawiać. Podcast dobrze, sobie. Dobrze, możemy sobie jeszcze dokończyć podcast. Ja tylko tego śmiecia. Zrób sobie tylko zamek, chyba że chcesz nim przed zamkiem się bić, ale on cię zaatakuje. No, nie masz tu co zrekrutować. Dobra, a ojca pijok wysyłamy tu. Ojca. Już nie ma dzieci, tylko został tylko pio. Dobra, koty widzę. Tak, dobra zabawa tam. No o nie, dobra. miasto zostało zaatakowane. O nie. Nie dlatego, że PC wyleciał. Zamiast. Proszę bardzo. No i taka to gra. No jak przychodzą dobrzy gracze, no to potem tak się to kończy, prawda? Twój stopień żywiołak wody. Ale słuchajcie, wyszedł krótki odcinek, ale to jest w ogóle fajny wątek, bo rozmawialiśmy sobie o tym, jak wyszliśmy z psem pomiędzy odcinkami, no. Że jeżeli byście chcieli, dla nas to jest, wiecie, zjechać się we dwóch, zajęło nam całość ile? 4 godziny? Dwa scenariusze? No, i to jeszcze gadaliśmy, pomiędzy jedliśmy pizzę pepperoni, bo każdy ją zje. Otóż to. Więc jeżeli byście chcieli, żebyśmy raz na czas zjechali, popykali sobie w różne gierki, są różne inne Heroesy, są różne inne giereczki, zjechać się na parę odcineczków zrobić, jeżeli macie ochotę. Poza tym widzicie, że poza tym, że czasami gamoniujemy tutaj i wymyślamy różne głupoty, to też chyba zdarza nam się jednak coś poważniejszego. Ja uważam, że w ogóle fajnie wyszedł taki miszmasz tych odcinków, że u ciebie są takie, że większy rozpierdol siedział, bo jeszcze byśmy nabuzowani, bo był start nagrań. To były pierwsze trzy, potem drugie trzy u mnie. Pierwszy jeszcze z takiego rozpędu weszliśmy. Tak. I potem drugi był merytoryczny. Inny, merytoryczny. Tak, ale ja uważam, że to też jest fantastyczne w ogóle, bo to taki jak życie, że różnymi smakami zaskakujemy naszych odbiorców. Dokładnie to tak. Jest coś pięknego. No, totalnie tak. Bardzo płaczemy o reklamy z 12 minut. Jakoś tam nawet nie, 8 przekroczone, to już jest okej. Okay. YouTuberzy z pasji. Dokładnie, YouTuberzy z pasji. Co, finiszujemy? Tak, dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Kłaniamy się nisko aż po same kule. Piszcie propozycje w gier, w których byście chcieli nas zobaczyć. Tomek ma marzenie, żeby nauczyć się grać w Europę Universalis. Tak, nad tym myślałem, albo myślałem, żeby znaleźć jakąś grę, kurwa, kooperacyjno-strategiczną, gdzie oboje byśmy jej nie znali. Okej. Okay, i byśmy musieli ogarnąć. Coś jak Don't Starve, tylko że właśnie, żebyśmy nie znali tej gierki. Plus, żeby to nie? Się dało grać na jednym kompie, bo uważam, że kluczem jest to, że jakbyśmy grali na kamerkach. Tak, oczywiście. Sobą, to obok jest okej, okay, to jest ten, ale tak. Musimy grać obok siebie. Ewentualnie my z Klaudią robimy czasami coś takiego, że stawiamy dwa kompy obok siebie. I wtedy jesteśmy obaj na kamerze obok siebie, masz, a tu jest monitor, przez to, że on jest taki długi, możesz podłączyć do niego dwa kompy i z lewej masz z jednego kompa, a z prawej masz z drugiego kompa. To by miało sens. Więc efekt byłby ten sam, tylko byśmy grali obok ale siebie. Ale nie, bo musimy być obok siebie, bo to jest inna energia zupełnie. No, zdecydowanie. Zdecydowanie. To nie ma czym. To prawda, więc możecie pisać propozycje takich gier, myślę, że będzie bardzo fajnie, dziękujemy. Ja dziękuję za wspaniałego crossa. Bardzo dziękuję. Wpadajcie na kanał Kolega Strategacy, tam jest kampania, gdzie obrażamy wszystkich. No i też nam zdarzyło. Zdarzyło nam się, ale tutaj tylko garstkę osób obraziliśmy, a tam całą rzeszę. Tak. Nawet nie ma to nic wspólnego z twoim żartem o akwareliście z poprzedniego odcinka. Dziękujemy. Nie wiem, czy mówisz. Na razie, cześć, pompa, elo.